Do Rzymu na jutrzejszą kanonizację Jana Pawła II i Jana XXIII docierają pielgrzymi. Dzisiejsza noc będzie w Wiecznym Mieście białą nocą modlitewną. Otwarte będą kościoły, będzie można się pomodlić, a także wyspowiadać w różnych językach. W tym wielkim duchowym przygotowaniu uczestniczą również nasi korespondenci. Łączymy się z ojcem Marianem Sojką. Ojcze Marianie, jest ojciec w samym centrum tego tętniącego modlitwą Wiecznego Miasta. Proszę powiedzieć, jak to wygląda? Czy czuć już tego ducha międzynarodowej, międzykontynentalnej wspólnoty? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Na placu świętego Piotra, na Via Conciliazione i o okolicznych ulicach i placach możemy zauważyć i widzimy i słyszymy za moimi plecami również dziesiątki tysięcy pielgrzymów, którzy przybywają już na plac świętego Piotra, aby przygotować się do jutrzejszej kanonizacji. Przybywają głównie Polacy. Oni dzisiaj zawładnęli Rzymem i jak na razie tym placem, tym miejscem, ale również przybywają pielgrzymi praktycznie z całego świata. Praktycznie nie ma narodu, który nie miałby tutaj swoich reprezentantów. Na placu i na ulicach przyległych znajduje się młodzież, znajdują się całe rodziny, znajdują się osoby duchowne, konsekrowane, wszyscy w tym jednym wspólnym oczekiwaniu na jutrzejszą kanonizację Jana Pawła II i Jana XXIII. To dzisiejsze czuwanie jest czuwaniem spontanicznym w tym miejscu. Wszyscy, którzy przybyli na to miejsce, są przygotowani na warunki polowe, które muszą dzisiaj, w których muszą spędzić całą noc. Niezależnie od tego miejsca, w 11 innych kościołach, parafiach Rzymu, w różnych grupach językowych, także trwa nieustanne czuwanie, modlitwa i dziękczynienie za nowych świętych, świętych papieży. Dzisiejsza noc będzie więc nocą modlitwy, będzie nocą radości, nocą uwielbienia i nocą wielkiego przygotowania duchowego tych wszystkich, którzy czują wspólnotę ducha z Janem Pawłem II oraz z Janem XXIII. Dla wiadomości i informacji dnia z Rzymu ojciec Marian. Ojcu Marianowi serdecznie dziękujemy za relację.